Gdański. Bardzo się cieszę, że mamy przy tej okazji możliwość nie tylko integracji przestrzenno-terytorialnej, czy myślenia o integracji przestrzenno-terytorialnej metropolii, ale także, że tutaj w Gdyni mamy szansę do integracji merytorycznej dwóch gdańskich instytucji naukowych w Uniwersytecie i Politechniki i Uniwersytetu. Panie profesor, myślę, że to dobrze rokuje naszej współpracy. Bardzo proszę. Jesteśmy zalążkiem współpracy metropolitalnej. Proszę Państwa, ponieważ no, ciągle mieścimy się w sesji plenarnej i wprowadzającej, w związku z tym pozwoliłam sobie na przygotowanie tych kilku zdań, bo jest to ciągle kilka zdań wobec rangi problemu zarządzania rozwojem obszarów metropolitalnych w takim nieco uogólniającym, czy próbującym uporządkować jakby zasadnicze kwestie w planie. Pierwsza kwestia, do której będę się chciała odnieść, dotyczy zmian w funkcjonalno-przestrzennych strukturach miejskich, bo moglibyśmy sobie zadać pytanie, właściwie dlaczego tak wiele dyskutujemy na temat zarządzania obszarem metropolitalnym. Zgadzamy się, że jest to forma rozwoju obszaru zurbanizowanego. My przecież od lat zarządzamy obszarami miejskimi. Skąd w ogóle ten problem i tyle zamieszania wobec kwestii zarządzania obszarem metropolitalnym? No i właściwie w sposób płynny przechodzimy do kwestii różnych koncepcji zarządzania tymże rozwojem. I ponieważ jest to właśnie taka wypowiedź wprowadzająca, w związku z tym myślę, że postawię więcej pytań niż dam odpowiedzi, a jednocześnie pokażę, że nie ma rozwiązania idealnego, nie ma rozwiązania, które usatysfakcjonuje wszystkie podmioty w każdym wymiarze działania i że trzeba mieć tego świadomość, ale należy mieć, czy lepiej ciągle jest mieć pewną formę zarządzania metropolitalnego niż nie mieć żadnej. No i wreszcie kwestia, która myślę tutaj już w wypowiedziach wprowadzających została w jakiś sposób zasygnalizowana, a mianowicie relacji metropolii do pozostałego obszaru, do obszarów regionów, z których wyrastają, która budzi bardzo wiele emocji, szczególnie w naszym kraju i jest ku temu uzasadnienie. A więc zaczynając od kwestii zmiany modelu, ja może jednak mikrofon, przepraszam bardzo, jeśli uda mi się włączyć, bo ja tak zwykle... On działa, o super, zbyt dynamicznie nie będę przeszkadzać, więc właściwie taki bardzo króciutki, oczywiście schematyczny i modelowy przegląd przez to, jak zmieniały się modele funkcjonalno-przestrzenne struktur miejskich. Zaczynaliśmy od miasta jako zespołu dzielnic monofunkcyjnych. To jest karta ateńska, to jest czas, kiedy wydawało nam się, że najlepszym sposobem jest porządek. Porządek, który wprowadzaliśmy też w przestrzeni. Powiedzieliśmy sobie, że będziemy tworzyć monofunkcyjne dzielnice. To będzie najbardziej takie higieniczne, powiedziałabym, w wymiarze takiego też typowego myślenia modernistycznego, że trzeba wszystko poszufladkować, no i jeżeli funkcją przypiszemy kolory, no to mieliśmy dzielnice przemysłowe, usługowe, mieszkaniowe, rekreacyjne. Szybko okazało się, że ten nasz model, i to był bardzo sprawny model do zarządzania, okazało się, że ten model dalece nie odpowiada temu, co jest, co niesie życie. Mało tego, że on jest nieefektywny tak naprawdę ekonomicznie, w związku z czym przeszliśmy do miasta jako zespołu dzielnic wielofunkcyjnych.
No i wówczas stwierdziliśmy, że właściwie każda funkcja winna w jakimś zakresie, w jakiejś mierze w poszczególnych obszarach miasta występować. Wydawało się, że jest to absolutnie niezwykle zaawansowana forma zarządzania, a jednocześnie oddająca najbardziej efektywny sposób organizacji przestrzeni miejskiej. Ten układ, taki ciągle bardzo uporządkowany, zwróćcie Państwo uwagę, ma swoje odbicie w całej strukturze instytucji zarządzających. Jeżeli spojrzymy na urzędy regionalne, miejskie, ten podział funkcjonalno-sektorowy znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturach administracji, w wydziałach, które odpowiadały za te poszczególne funkcje i które też dzieliły się, no przynajmniej co do pokoi, i dobrze było nie przenikać. No i wreszcie żeśmy wkroczyli w tym skomplikowaniu rozwoju struktur miejskich w obszary metropolitalne, które wszyscy się zgadzamy, musimy traktować jako przestrzeń przepływów i powiązań. I co to znaczy? No to mamy niestety strukturę, która przypomina rodzaj spaghetti raczej na talerzu, aniżeli jakiejkolwiek formy uporządkowanej. Bo tak wyglądają powiązania budowane na zasadzie przepływów. No właśnie, i ten poziom skomplikowania, który stał się faktem, w efekcie procesów globalizacji, w efekcie właśnie przełamywania wszelkich administracyjno-terytorialnych podziałów w funkcjonowaniu obszarów miejskich, wymaga nowych koncepcji, nowych pomysłów na to, jak zarządzać, bo sami czujemy, że to, co fantastycznie działało tutaj, no może niestety tu zawieść. No i jak wygląda w tej chwili, powiedzmy sobie, scena światowa pod względem doświadczeń i wypracowanych modeli zarządzania takimi złożonymi strukturami? W zasadzie dzieli się na dwie główne koncepcje, aczkolwiek powiem o trzeciej, do której jakby wszyscy dążymy i bardzo byśmy chcieli móc ją wdrażać, ale zaraz powiem, czemu jednak tak fajnie nie jest. No więc wszystko zaczęło się głównie w Stanach Zjednoczonych. Myślę fantastycznie, że mamy tutaj też prelegentów, więc będziemy mieć z pierwszej ręki komentarze i wypowiedzi od Szkoły Zwolenników Zarządu Metropolitalnego, czyli typowego zarządu, takiej struktury ciągle jeszcze w dużej mierze hierarchicznie budowanej. Naczelne hasła tej szkoły to efektywność i równość. Trudno się z tym nie zgodzić, tym bardziej, że ta efektywność i równość dokładnie dotyczyła problemu, o którym przed chwilą mówił tutaj pan profesor Markowski, iż musimy przezwyciężyć tą fragmentaryzację także w wymiarze systemu podatkowego. To był jeden z głównych bodźców, dla którego zaczęto tworzyć metropolię, bo wszyscy czuli, że nie jest dobrze, że jest niesprawiedliwie. Każdy uważał, że traci, a sąsiad zyskuje. W efekcie tego utworzenie wspólnej strefy, która jest wspólną w wymiarze funkcjonalnym, a podzieloną w wymiarze administracyjnym, zmuszało do przezwyciężenia tych właśnie nierówności w dystrybucji i finansowaniu usług publicznych, koordynacji świadczenia, niemożności rozwiązywania problemów w skali regionalnej. I tu pozwoliłam sobie dla każdej z tych koncepcji przedstawić zestawienie zalet i wad systemu, bo tak jak powiedziałam na wstępie, żadno z rozwiązań nie jest idealne, ale sztuka polega na tym, że jeżeli wiemy, jakie są zagrożenia, to przynajmniej możemy je zminimalizować albo się do nich w jakiejś mierze przygotować. Ponadto te zalety i wady systemu nie są teoretycznymi rozważaniami, tylko już doświadczeniami z tych obszarów na świecie, gdzie metropolie od dekad funkcjonują, a więc
co praktyka pokazała w efekcie wdrażania tych różnych sposobów zarządzania. Zalety zarządu metropolitalnego to przede wszystkim likwidacja w drodze wprowadzenia jednolitego metropolitalnego systemu fiskalnego, nierówności finansowych, głównie podatkowych między miastem centralnym, obszarami podmiejskimi. Dokładnie to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Spójny system planowania strategicznego w regionie z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów. Wszyscy w tej mierze jesteśmy zgodni, wszyscy mówimy, potrzebny nam, musimy mieć taki system. Wdrożenie wielkoskalowych projektów transportowych w regionie, w tym potężnych inwestycji systemów tranzytowych. Ja chcę zwrócić uwagę na fakt, że właściwie ten jeden punkt jest zaletą, która jest jakby dokładnie pisana dla naszego regionu. My musimy pamiętać, że jesteśmy regionem, którego główną, fundamentalną i pierwotną funkcją jest funkcja węzła transportowego, dzisiaj multimodalnego, co jest absolutnie naszym ogromnym bonusem, przywilejem, i w tym naszym rozwoju musimy mieć świadomość tej unikatowości, której inni mogą nam pozazdrościć, a która daje nam potencjał, ja myślę, że ciągle trudny do ogarnięcia, a możliwy do wykorzystania. Ale właśnie do tego, żeby tak śmiałe inwestycje i działania podejmować, potrzebna nam jest ta integracja w ramach regionu. Znacznie efektywniejsza polityka w zakresie innych elementów zagospodarowania infrastrukturalnego, takich jak systemy wodociągowe czy utylizacja odpadów. Proszę Państwa, to jest dokładnie to, co my już w tej chwili doświadczamy w naszym regionie. Doszliśmy, że tak powiem kolokwialnie, do ściany terminowej z wymaganiami dotyczącymi tak zwanej ustawy śmieciowej, czyli o utylizacji odpadów. I wszystkie jednostki są zgodne, że musimy to zrobić wspólnie, bo nie ma sensu i nie ma możliwości, aby pojedyncze jednostki terytorialne sobie z tym poradziły. I będziemy w tym wymiarze dochodzić do kolejnych takich progowych sytuacji, kiedy nie będziemy mieli wątpliwości, że ta integracja w wymiarze funkcjonalnym jest nam absolutnie potrzebna. Ale problem polega na tym, że nawet jeżeli system zewnętrzny, no bo to uwarunkowania unijne, wszystkie inne wymuszają na nas, ale że nawet jeżeli system zewnętrzny nie wymusza pewnych rozwiązań, to my jako ten funkcjonalnie zintegrowany obszar, ale w wymiarze też działań inwestycyjnych, zarządzania, podejmujemy wyzwania i działania, których w innym wypadku nie podejmiemy. Ale też wady tego systemu to brak korzyści skali wynikających z aglomeracji środków i działań, centralizacja usług publicznych, która obniża parametry wydajności, efektywności i świadczenia. I trzeba sobie to otwarcie powiedzieć, że właściwie nigdzie prawie nie sprawdziło się oczekiwanie, że jeżeli my właśnie na przykład tak scentralizujemy czy przeniesiemy część zadań, to sprawi też oszczędności czy większą efektywność funkcjonowania. Dobrze, jeżeli te koszty nie wzrosną. Centralizacja usług publicznych ogranicza możliwości swobodnego i powszechnego ich wyboru. No bo mamy jeden system. No właśnie, nie ma tej możliwości gry konkurencyjnej klienta. Powstanie zarządu metropolitalnego może pogorszyć sytuację różnego rodzaju grup mniejszościowych czy bardzo słabych jednostek terytorialnych. To znaczy może pogorszyć, niekoniecznie zawsze pogarsza, ale
Tutaj pojawia się kwestia roli i znaczenia regionu, do której jeszcze się odwołam. I wreszcie władza metropolitalna nie rozwiązuje problemu zdegradowanych społecznie i materialnie dzielnic centralnych. To szczególnie były też doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie te obszary centralne wymagały potężnych nakładów i rewitalizacji i jednak struktury metropolitalne, przynajmniej w zakresie, w jakim oczekiwano, no, nie rozwiązały tego problemu. Druga kontrpropozycja to jest tak zwana szkoła powszechnego wyboru, czyli struktury zrzeszeniowe, dobrowolnie tworzone na zasadzie takich właśnie związków funkcyjnych, zadaniowych. I naczelne hasło tej szkoły, która zresztą zrodziła się na bazie krytyki poprzedniego podejścia, to iż najlepszym mechanizmem regulującym rozwój jest mechanizm rynkowy. No i też właściwie nie sposób nie zgodzić się z tym. W sytuacji gry sił wolnorynkowych to ludzie, dokonując swobodnych wyborów lokalizacyjnych, decydują o rozwoju poszczególnych lokalności. I zwolennicy tego podejścia dostrzegają efektywność we fragmentacji władzy lokalnej, a zagrożenie w jej centralizacji. Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy też tego świadomi, żyliśmy w systemie państwa scentralizowanego, więc świetnie czujemy, jakie zagrożenia nadmierna centralizacja niesie. Jakie zalety tego podejścia? Otóż rozczłonkowanie władzy lokalnej wymusza na samorządach konkurowanie o mieszkańców i inwestorów. Rozczłonkowanie tejże władzy prowadzi do polityki utrzymywania niskich podatków lokalnych, niskich kosztów świadczenia usług publicznych oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców. Po prostu mamy ten element konkurencji. Oczywiście pozwala uniknąć nadmiernej centralizacji i rynek dyscyplinuje władzę lokalną, przeciwdziałając skłonności, na przykład obserwowanej prezydentów dużych miast do prowadzenia polityki rozrzutnego wydawania środków. To są też doświadczenia światowe i rynek zapobiega rozrostowi aparatu biurokratycznego, niskiej jakości usługom i wysokim podatkom. To były zalety, które sprawiły, że ta koncepcja również na świecie zyskała wielu zwolenników. Ale ona również nie jest wolna od wad, a mało tego, ma bardzo głębokie wady. Otóż po pierwsze, rzeczywistość zanegowała podstawy samej polityki publicznego wyboru, a mianowicie tą powszechność i swobodę wyboru. De facto wybór lokalizacji jest zawsze przywilejem lepiej uposażonych grup społecznych i sprzyja pogłębianiu różnic społeczno-przestrzennych, czyli w efekcie mamy znacznie głębszą polaryzację. I tak jest zawsze, mobilność jest niestety przywiązana do pozycji społecznej, w tym rozumieniu ekonomicznym również. Nie jest prawdą, że mieszkańcy dokonują najbardziej racjonalnych z punktu widzenia oferty lokalizacyjnej wyborów. Jako geograf, który też od lat zajmuje się badaniami dotyczącymi podejmowania decyzji, czyli ogólnie postaw behawioralnych, muszę powiedzieć, że absolutnie w naszych życiowych, o wszelkiej randze wyborach dalecy jesteśmy od racjonalności w tym rozumieniu ekonomicznej kalkulacji strat i zysków. Niska skuteczność i sprawność zarządzania w warunkach rozproszonego i niespójnego systemu metropolitalnego. I to jest największy ból i problem tego typu struktur. Ze względu na to, że no, nie ma właśnie jakby takiego inicjatora w sensie nadrzędnej pozycji umocowania tychże działań, nie ma takiej struktury, to ta skuteczność jest niska, jest długotrwała, negocjowanie wszelkich rozwiązań jest bardzo długotrwałe. Brak właśnie tego zarządu, co gorsza, uniemożliwia podejmowanie trudnych decyzji alokacyjnych, czyli unikamy, nadal nie możemy rozwiązać decyzji na przykład niechcianych lokalizacji. I na odwrót, w sytuacji lokalizacji czy inwestycji
bardzo atrakcyjnych, biznesowych, władze praktycznie wyłącznie konkurują, a nie współpracują, bo oczywiście taka jest też ich natura i obowiązek dbania o własne budżety i własne lokalności. No więc właśnie, i co możemy zaproponować jako rodzaj kompromisu? Ten rodzaj kompromisu rodzi się w Europie, ale także w Stanach, jako tak zwana szkoła nowego regionalizmu. Gdzieś od końca XX wieku, od lat 80., 90. mówimy o tak zwanej polityce governance. Tutaj już mamy sam problem, jak to przetłumaczyć i zdefiniować. Ja proponuję tę nazwę współzarządzanie, bowiem ono pokazuje od razu ten poziom złożoności struktur zarządzających, które będziemy tworzyć, adekwatny do tej właśnie plątaniny powiązań. Już samo zarządzanie jest przecież złożonym procesem. Współzarządzanie wskazuje na to, że absolutnie ta struktura jest wielopodmiotowa i to w sposób dynamiczny i zmienia się wraz ze zmieniającą się rzeczywistością i potrzebami. No i cechy tegoż właśnie rozwiązania, no to jest mniej więcej wszystko to, co dobrze znamy. Dobrze to znamy z dokumentów, z takich właśnie no, oczekiwań czy nadziei na stworzenie takiej, że właśnie struktury wieloośrodkowej, koalicyjnej, a więc pionowe, poziome powiązania, partnerstwo publiczno-prywatne, które, no nie oszukujmy się, w naszej młodej demokracji jest bardzo ciągle ryzykowne. Wszystko to są elementy, które chcielibyśmy, żeby ta struktura zarządzająca posiadała. Zaleta oczywiście, propozycja przezwyciężająca jak gdyby nieadekwatności poprzednich rozwiązań, czyli ten krok do przodu, a najkrócej wady. Prawda jest taka, że w niewielu obszarach metropolitalnych udało się wprowadzić rzeczywiście te struktury współzarządzające oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym, na współpracy samorządów, które objęłyby całość obszaru metropolitalnego. Bardzo dobre są rozwiązania brytyjskie. Myślę, że tutaj też będziemy mieli okazję posłuchać na temat Londynu. No i gdzieś pewnie trzeba szukać inspiracji. W naszych realiach, też w realiach czysto organizacyjnych, jest to niezwykle, niezwykle trudne wyzwanie. No i wreszcie to, jaką strukturę wybierzemy. Zresztą to, czego zaczęliśmy tutaj, organizator główny, pan profesor Lorenz na wstępie powiedział, że nasz region jest takim spektrum skupiającym te różne rozwiązania, bo zresztą też właśnie w koncepcjach główne miasta są podzielone. Wiemy, że Gdańsk jest zdecydowanie bliższy koncepcji zarządu metropolitalnego, Gdynia raczej tej zrzeszeniowej i strukturze. I absolutnie tak jak pokazałam, każde z podejść ma swoje zalety, swoje wady. Musimy się spróbować zdecydować na pierwszy krok. Ja ciągle też odwołuję się do elementu, o którym wydaje mi się, że zapominamy. Struktury zarządów metropolitalnego wszędzie na świecie ewoluują. One zmieniają swój charakter, przechodząc z jednej w drugą i jeszcze w rozmaite mutacje, bo taka jest dynamika procesów, bo taka jest zmienność sytuacji. I może my trochę zbyt śmiertelnie boimy się tego pierwszego kroku, że utworzymy coś, co już na wiek wieków nas zwiąże, ograniczy, okaże się nieudane. Wszystko można zapisać, przewidzieć, a przede wszystkim pozostawić otwartość dla zmian i ewolucji. No i właśnie to, jaką wybierzemy strukturę, będzie też miało swoje odbicie
w tych relacjach metropolii z regionem, bo regiony są zaniepokojone tęże sytuacją i właściwie te relacje mają trochę coś z dylematów sera szwajcarskiego. Otóż, jeżeli zgodzimy się, że dominującą dzisiaj strukturą jest układ węzłowo-pasmowy, czyli że węzły, no to są oczywiście te nasze dynamiczne centra wzrostu metropolitalne, pasma to są te powiązania, przepływy materialne, rzeczywiste, wirtualne, wszelkie inne. To trochę to przypomina nam ser szwajcarski, w którym mamy dziury odpowiadające tymże węzłom, które to właśnie tworzą nasze metropolie i wszyscy się zgadzamy, że o jakości sera szwajcarskiego decyduje wielkość dziur, im one są większe, tym jest szlachetniejszy i bo z lepszych bakterii, że tak powiem, został przetworzony. No i jest ta reszta, czyli region. No i właśnie, i co w związku z tym jest tym regionem? Problem czy dylematy są tej natury. Dlaczego wielkość dziur w serze szwajcarskim jest najważniejsza? I my się z tym zgadzamy, że tak, szukamy sami sera z dużymi dziurami. Ale jaka jest relacja dziur do reszty sera? Bo jeżeli twierdzimy, że wielkość dziur, czyli naszych metropolii, przesądza o jakości regionu, to możemy sobie wyobrazić sytuację, że całość, że ser szwajcarski będzie się składał tylko z dziury. No i wówczas mówimy, że no nie, nie, to tak być nie może. I proszę Państwa, w tej debacie takiej na poziomie regionalnym, to my w zasadzie tak mówimy, że no oczywiście metropolie poradzą sobie bez regionu, no poradzą sobie w konkretnej geograficznej rzeczywistości, może być potężny region, ma powiązania absolutnie ponad głową regionu. Ale jakbyśmy w skali globalnej spojrzeli, że mamy tylko system złożony z samych obszarów metropolitalnych, to czujemy, że trochę będzie jak z tym serem szwajcarskim, że chyba jednak nic nam w ręku nie zostaje. I w takim razie co konstytuuje tą istotę sera? Dziury czy ta reszta? No i jak wygląda sytuacja w wypadku relacji metropolii, przyjęcia określonej formy zarządzania, regionu? Otóż krótko rzecz ujmując, pierwsza koncepcja zarządu metropolitalnego rodzi zagrożenie administracyjno-terytorialnego wyalienowania metropolii ze struktury regionu. Jeżeli będziemy podążać starą ścieżką, czyli utworzymy zarząd administracyjny, to on się okopie w swoich nowych granicach, powie, to jest moja jednostka, reszta mnie nie interesuje i tyle. Jeżeli wybierzemy drugą koncepcję, która wydaje się być taka bardziej bezpieczna dla regionu, to proszę Państwa, brutalna rzeczywistość jest jeszcze gorsza. Dlatego, że tak jak powiedziałam, to jest koncepcja bazująca na konkurencyjności, w efekcie czego najsłabsze jednostki naprawdę przegrywają. Dochodzi do bardzo silnej polaryzacji i w czym jest rzecz, że ci słabi nawet nie mają się do kogo zwrócić, z pretensją, powiem w cudzysłowie, czy apelować o pomoc, bo takiej struktury jednolitej nie ma. No i oczywiście ta trzecia koncepcja, którą byśmy bardzo chcieli, ale to jest trochę, jest szansa na wzrost spójności regionu, bo ona jest otwarta, ona jest elastyczna, ale to jest też tak, że my możemy budować zarząd metropolitalny z całym szeregiem elementów wziętych z koncepcji współzarządzania. Szansą dla regionów dzisiaj jest to, że to jest ciągle inicjalny etap procesu i to, jak sobie wypracujemy te relacje, będzie trwało. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Profesor za to inspirujące wystąpienie.